Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Poprzedni film dotyczył mojej aktualnej pielęgnacji włosów, dlatego w tym filmie opowiem Wam nieco, jak wygląda moja aktualna pielęgnacja skóry twarzy. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, ponieważ moim zdaniem jest to absolutny hit i ja się w tym produkcie zakochałam, są to maseczki Khadi. Tą markę możecie kojarzyć pewnie bardziej z hennami do włosów. Ja również natknęłam się na maseczki tej marki po raz pierwszy przyglądając ofertę sklepu healthy.pl i szczerze mówiąc byłam w niezłym szoku, ponieważ nie zdawałam sobie sprawy kompletnie, że oni robią coś poza tymi hennami do włosów, a okazuje się, że robią i to naprawdę całkiem nieźle im to wychodzi. Ja mam trzy maseczki, zdecydowałam się na maskę taką anti-age do cery wrażliwej oraz do cery mieszanej i od razu Wam mówię, że z różanej jestem zadowolona najbardziej. Różana to jest anti-age, natomiast ta z drzewa sandałowego do cery wrażliwej jest też również bardzo dobra i wydaje mi się, że po prostu działanie tych dwóch masek jest bardzo podobne, ponieważ one bardzo ładnie ujędrniają mi po prostu cerę. Ta cera jest bardzo ładnie rozjaśniona. To jest chyba taki największy efekt zaraz po zmyciu, że po prostu patrzy się w lusterko i jest bardzo mocny efekt rozjaśnienia twarzy. Wszelkich rostek, niekrostek. Wszystko jest naprawdę przepięknie, tak jakby zaleczone, wyciągnięte ze skóry. Przede wszystkim wągry mam bardzo, bardzo ładnie takie rozjaśniałe, więc to jest ogromny, ogromny plus. To, co jest dla mnie również jakby głównym powodem, dlaczego tak bardzo zachwyciłam się tymi maskami, to fakt, że mimo, że one faktycznie mają glinki w składzie, to te glinki to jest jedynie jakiś tam niewielki procent tego składu, a ich składy są bardzo odżywcze, bogate w różne oleje, bogate w różne składniki nawilżające i to jest dla mnie totalne przeciwieństwo takich typowych masek glinkowych, których ja nie cierpię po prostu, jak nie wiem czego, które wiecie, po nich twarz jest zaczerwieniona, trzeba je w trakcie nawilżać, twarz jest ściągnięta, podrażniona i generalnie jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie, a efekt rozjaśnienia czy oczyszczenia jest moim zdaniem zupełnie nieadekwatny do tego po prostu, jaki efekt dają na skórze. Najmniej zadowolona jestem z maseczki pomarańczowej, czyli do cery mieszanej. Generalnie ja mam teoretycznie cerę mieszaną, ponieważ ona się wyświeca, ale jednak już widzę, że ona, zwłaszcza z biegiem czasu, z biegiem lat, po prostu moja cera robi się coraz bardziej wrażliwa i taka już bardziej faktycznie w kierunku, jakby była dojrzała mocno. Więc ta maseczka jest dla mnie, no nie dla mnie po prostu. Ona ma rzekomo wyciągać sebum, matowić cerę i może to robi, natomiast mi bardziej zależy jednak na tym, żeby ona była fajnie oczyszczona, ujędrniona i rozjaśniona. Więc tutaj maseczkę różaną z drzewa sandowego bardzo, bardzo Wam polecam. Są zapakowane w takie metalowe opakowania i naprawdę są bardzo wydajne. Tutaj rzekomo trzeba rozrobić 2 do 4 łyżeczek. Mi wystarcza jedna płaska, więc one są bardzo wydajne, te maski. I to jest, słuchajcie, od razu Wam mówię, hicior tego odcinka, więc zdecydowanie, jeżeli chcecie sobie coś nowego kupić, jakąś nową maskę, to bardzo, bardzo Wam polecam te maski Khadi. Do maseczek bardzo często dodaję również marki Khadi olejek fiołkowy. On bardzo, bardzo fajnie dodatkowo jeszcze tą cerę nawilża. Jest to moim zdaniem super zestawienie, więc po prostu robię tak, że nakładam do miseczki jedną płaską, naprawdę to wystarczy, jedną płaską łyżeczkę maski Khadi, do tego dodaję kilka pompek olejku fiołkowego, do tego dodaję troszeczkę wody, mieszam to wszystko, nakładam na twarz i efekt jest naprawdę bombowy. Kolejny produkt, z którego jestem bardzo zadowolona, jest to szczoteczka soniczna Oreo. Oreo, czyli Luna, głodnemu chleb na myśli, czyli Luna 2. Jest to szczoteczka soniczna, która ma myć i ujędrniać naszą twarz, spłycać różne drobne zmarszczki i linie mimiczne. Natomiast słuchajcie, poza tym, że jestem z niej po miesiącu póki co bardzo zadowolona, nie powiem Wam nic więcej, ponieważ szykuję całą odrębną recenzję na temat tej szczoteczki sonicznej, ale wstrzymuję się póki co z publikacją i nagrywaniem tego materiału, ponieważ napisałam do Foreo, czy nie mogliby jakiegoś rabatu takiego dla moich widzów przygotować. Także czekam na odpowiedź, jeżeli się zgodzą, to oczywiście taki rabat dla moich widzów będzie udostępniony, więc póki co czekam, ale mogę Wam powiedzieć, że zdecydowanie jestem zadowolona. Dlaczego jestem zadowolona? Jak to w ogóle wszystko wygląda, jak wygląda użytkowanie i czy ją Wam po prostu w ogólnym rozrachunku polecam, to dowiecie się po prostu z osobnego filmu. Trzeci produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest to kolejny hicior, taki, który zamyka top 3 tego odcinka zdecydowanie. Jest to krem marki Avène serii Derma Absolue i jest to krem do twarzy na noc. Ten krem jakby idealnie wpasowuje się w aktualne potrzeby mojej cery. Mimo, że wiadomo, jakaś tam, nie wiem, mocno dojrzała nie jestem, to zdecydowanie właśnie moja cera w chwili obecnej takich produktów potrzebuje i takie produkty sprawdzają się u mnie najlepiej. Jest to krem bardzo nawilżający, bardzo delikatny. Dodatkowo ma, już pomijam to, że ma bardzo fajne takie próżniowe opakowanie. Ma przepiękny zapach, taki dość luksusowy. To widać, że to nie jest tani krem niestety, ponieważ nie jest.
jest tani. Natomiast słuchajcie, dawno już nie miałam kremu, który byłby tak nawilżający i jednocześnie nie zapychał mi porów. Ja mogę sobie wieczorem po prostu nałożyć naprawdę sporą warstwę tego kremu, a jeszcze śpię w maseczce, więc często po prostu tutaj, wiecie, wokół tej maseczki, która, no tam skóra pod spodem w ogóle nie oddycha, więc często mi tu jakieś krostki wychodzą, jeżeli nałożę sobie coś tłustszego. Tutaj w przypadku tego kremu absolutnie takiego efektu nie mam. I najlepsze jest to, że to nawilżenie, to ujędrnienie się utrzymuje do rana, ta cera cały czas jest bardzo przyjemnie nawilżona i mam wrażenie, że jakby po prostu faktycznie wszystkie te drobne takie zmarszki po całej nocy, szczególnie po pierwszym użyciu miałam takie wrażenie, nie wiem czy to możliwe w ogóle, ale faktycznie jakby były takie spłycone. Podejrzewam, że to była kwestia tego, że była po prostu ta cera bardzo dobrze nawilżona, żadnych suchych krostek, żadnych suchych jakichś odstających, wiecie, skórek, nic nie było widać. Jestem w tym kremie absolutnie zakochana, żałuję, że jest dość drogi, ale jest zdecydowanie warty każdej złotówki. Mam również serum z tej serii Derma Absolute Zawenne, natomiast nie widzę absolutnie żadnych efektów. Mogę jedynie wierzyć w to, że faktycznie ta cera zachowuje się lepiej przy użyciu tego serum, natomiast niestety ja żadnych efektów nie widzę, także jakoś za specjalnie Wam chyba niestety nie mogę polecić. No i tutaj przechodzimy już do produktów, które również zrobiły na mnie spore wrażenie, ale już nie aż takie jak te top 3, a zatem muszę Wam powiedzieć oczywiście również o hydrolacie z oczaru wirginijskiego, o którym mówiłam w filmie o włosach, oraz o olejku nierafinowanym z awokado. To zestawienie stosuję wtedy, kiedy chcę nie tylko właśnie olejować swoje włosy, ale również kiedy chcę nieco naolejować swoją twarz. I bardzo często robię tak, że najpierw spryskuję sobie hydrolatem twarz, następnie wmasowuję w twarz olejek nierafinowany z awokado. Uprzedzam, że ma bardzo silny zapach i jest to olejek wręcz zielony, ponieważ ma taką dużą zawartość chlorofilu jakby w sobie, w składzie. Także jest zielony, bardzo mocno pachnie. Robię sobie masaż takim zestawieniem, takim miksem i bardzo często wtedy właśnie, kiedy ta twarz jest już naprawdę przyjemnie tak naoliwiona, przechodzę do zrobienia sobie masażu anti-age przy pomocy Luny. I widzę, że po prostu odkąd zaczęłam stosować ten olejek, zaczęłam go stosować jeszcze zanim zaczęłam robić maseczki z Kati i zauważyłam, że faktycznie ta cera jest bardzo ładnie już ujędrniona i rozjaśnione są wszelkie jakieś takie plamki pigmentacyjne, których mam niestety coraz więcej. Także jestem zakochana w oleju z awokado. Wydaje mi się, że chyba w końcu znalazłam jakiś olej do twarzy, którego mogę faktycznie używać do twarzy, który mnie nie zapycha, a który daje takie suche nawilżenie, wiecie o co mi chodzi, że on nie jest taki natłuszczający, tylko faktycznie się ładnie wchłania i po prostu polepsza znacząco stan skóry, jak również brwi i rzęs, ponieważ odkąd zaczęłam go stosować, zauważyłam po prostu, że stan moich włosków, czy w brwiach, czy na rzęsach znacznie się poprawił, więc z tego zestawu jestem bardzo zadowolona, tym bardziej ze względu na to, że akurat te dwa produkty, to jest marka Your Natural Sight, są w szkle, więc te też możemy po prostu liczyć na to, że jakby zawartość będzie dużo lepiej chroniona. No i widać, że to jest po prostu porządniejsze dzięki temu, ponieważ do tej pory, jak wiecie, miałam tylko hydrolaty z Mohani i one były jednak w plastiku. Fakt, że te buteleczki były ciemne, no ale plastik to plastik. A tutaj mamy szkło, bardzo przyjemne dozowanie, duża taka butelka 100 ml. Bardzo, bardzo jestem zadowolona i w ogóle jestem zadowolona z tej marki, nie tylko z tych dwóch produktów. Być może pamiętacie z pierwszego czy drugiego odcinka, że wspominałam Wam o wodzie termalnej marki Uriash. Ja tej wody właśnie bardzo często używam w celu po prostu takiego szybkiego odświeżenia, na przykład wtedy, kiedy wracam do domu, nie mam niestety za bardzo czasu, żeby, nie wiem, zmywać sobie cały makijaż, robić sobie pełną pielęgnację, albo po prostu wiem, że będę później jeszcze gdzieś wychodzić, wtedy bardzo często lubię się odświeżyć po prostu przy pomocy tej wody termalnej. Wiem, że to jest takie złudne odświeżenie, ale naprawdę koi to moją cerę i czuję się potem dużo lepiej. Natomiast jeżeli do kogoś takie rozwiązanie po prostu wody termalnej nie przemawia, to Uriash wydało ostatnio taką wodę termalną, która ma od razu filtr 30 w sobie. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ po pierwsze to jest malutkie, więc można wrzucić to do torebki podczas wakacji, a druga sprawa jest taka, że to jest po prostu wygodne, ponieważ ja tego używam zarówno pod makijaż, ale również na makijaż. I używam tego właśnie zgodnie ze swoim zastosowaniem, czyli po to, żeby tą twarz nieco odświeżyć, ponieważ tutaj również mamy wodę termalną, ale również po to, żeby po prostu ją zabezpieczyć przed słońcem. I po makijażu używam ją również dodatkowo ze względu na to, że ona bardzo ładnie, tak jak teraz widzicie, teraz też mam twarz potraktowaną właśnie tym filtrem z wodą termalną i ta twarz po prostu wygląda bardzo ładnie, zdrowo, troszeczkę się mocniej światło odbija, więc wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie, jeżeli na przykład w trakcie dnia chcecie, a macie makijaż na twarzy, a chcecie dodatkowo dodać sobie znowu filtru na twarz, ponieważ wiadomo, że te filtry działają tylko przez jakiś tam czas, a więc wydaje mi się, że filtr w sprayu to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo ten produkt ma podobne
podobno chronić nas przed smogiem i przed zanieczyszczeniami z powietrza. Nie wiem, na ile to jest prawda, mówię Wam tylko, co zapewnia producent. I kolejne bardzo fajne zastosowanie. Nie wiem, no, oczywiście znowu, na ile to działa, a na ile jest to chwyt marketingowy. Natomiast Uriage wypuścili również taki krem z serii Age Product. Krem wielofunkcyjny, który poza tym, że ma świetnie działać na jakieś takie zmarszki, ma je wygładzać i chronić, jest to krem, który posiada w sobie coś, co jest nazwane Blue Light Barrier, czyli taką barierę przeciwko światłu pochodzącemu z laptopów, komórek, tabletów itd. Tak jak mówię, nie wiem, na ile to działa, stosuję go dopiero gdzieś jakieś 3 tygodnie, nie zauważyłam, żeby, wiecie, jakichś po prostu znaczących efektów, ale sam fakt, że jest to dobrze nawilżający krem i nie widzę, żeby pomimo wszystkich tych po prostu wspomagaczy i tych składników ochronnych, żeby po prostu cera mi się zapychała, więc to jest już dla mnie zdecydowanie plus. Jeżeli faktycznie chroni to przed światłem niebieskim, no to fajnie, ale mówię, nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to prawda i czy faktycznie w moim przypadku to działa. Jeśli chodzi o krem do oczu, obecnie stosuję krem marki Bandy Phyto Lift Care. Jest to taki odmładzający krem pod oczy, który ma przede wszystkim ujędrniać i zabezpieczać skórę. Nie jest to niestety, moim zdaniem, krem tak dobry jak ten z zielonej herbaty z mokoszu, o którym Wam kiedyś wspominałam. Natomiast jest to fajny krem i stosuję go po prostu teraz zamiennie z mokoszem. Jest to krem, który jest zdecydowanie bardziej rzadki, co może być i plusem, i minusem. Plusem na pewno jest to, że dosłownie pół pompki wystarczy, żeby posmarować całe jedno i drugie oko. Natomiast minus jest taki, że podejrzewam, że szybciej po prostu mi się skończy. Mamy tutaj również opakowanie próżniowe. Myślę, że raczej więcej go nie kupię, ale póki co stosuję, zobaczymy, jakie będą efekty. Makijaż trzyma się na tym kremie bardzo dobrze. Jeszcze chciałam Wam tutaj wspomnieć o produktach Caudalie, ponieważ testuję je już od jakiegoś czasu. Mamy mleczko, olejek do demakijażu oraz Beauty Elixir i zdecydowanie z tego zestawu tak naprawdę używam głównie olejku, ponieważ olejek faktycznie ładnie doczyszcza twarz. W szczególności używam go wtedy, kiedy po prostu mam jakiś bardziej taki wodoodporny makijaż, jakiś mocniejszy tusz, wtedy bez problemu po prostu sobie przed umyciem twarzy domywam tym olejkiem twarz. Jest bardzo fajnie, on mi tej twarzy nie zatłuszcza, bez problemu się później zmywa żelem czy pianką do mycia twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o mleczko, ja nie lubię bardzo mleczek, więc to mleczko również mi nie podeszło. Musiałby przetestować ten produkt ktoś, kto po prostu mleczka do demakijażu lubi. Ja nie lubię, używam tego mleczka tylko i wyłącznie do czyszczenia rzęs. Jeżeli chodzi o Beauty Elixir, to jest produkt, który ma tak odświeżać, rozjaśniać twarz, może być również stosowany jako utrwalacz do twarzy i powiem Wam, że jeżeli użyję go raz na jakiś czas, to jest ok, na przykład właśnie do utrwalenia makijażu na większe wyjście. Natomiast niestety ten produkt ma w sobie bardzo, bardzo duże ilości alkoholu i pomimo przepięknego zapachu, naprawdę ten zapach się aż niesie przez jakąś tam chwilę za Wami, to niestety ten alkohol jest dla mnie tak wyczuwalny, że jakby nie potrafię się przekonać wystarczająco do tego produktu i faktycznie nie widzę jakichś większych takich, wiecie, negatywnych efektów, że na przykład przy regularnym stosowaniu, ponieważ na początku stosowałam go tak z 2 tygodnie pod rząd prawie, że codziennie, nie zauważyłam jakiegoś pogorszenia cery, żeby nam się popsuła, żeby się zaczęła szybciej pocić, nic, nie widziałam jakichś negatywnych skutków używania tego produktu, natomiast nawet, wiecie, wąchając go po spryskaniu, czuję piękny zapach, ale gdzieś tam czuję później taką nutę typowo alkoholową, więc raz na jakiś czas ok, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o markę Caudalie, to tutaj myślę, że mogę Wam polecić olejek i głównie olejek. Na sam koniec zostawiałam koncentrat z drobinami złota marki Maluvils i to jest koncentrat, który zostawiałam na sam koniec ze względu na to, że to nie jest produkt taki, wiecie, pielęgnacyjny do końca. Ja go używam po prostu łącząc go z kremem, czyli dodaję odrobinkę, nie zawsze też, tylko wtedy, kiedy chcę, żeby ta twarz była naprawdę fajnie rozświetlona, dodaję go po prostu odrobinkę do kremu i wtedy on mi troszeczkę ten krem też rozświetla, ale również go rozrzedza, więc mogę jedną pompką posmarować po prostu całą twarz, dekolt, szyję, wszystko. I ten produkt ma drobinki złota, więc jest to na pewno fajna pozycja, jeżeli na przykład zastanawiacie się nad olejkiem Farsali, bo w olejku Farsali są te drobinki złota, ale ich tam jest nie za wiele, one są głównie na spodzie, a tutaj faktycznie tych drobinek jest całkiem, całkiem sporo. To jest co prawda konsystencja żelowa, nie oleista, więc on Wam twarzy nie natłuści, ale wydaje mi się, że jest to fajne rozwiązanie właśnie do salonu, do gabinetu makijażu, ponieważ możemy na przykład miejscowo bardziej nałożyć troszeczkę tych drobinek. Efekt jest bardzo ładny. Ja czuję faktycznie
faktycznie, że ten makijaż jest troszeczkę bardziej rozświetlony. Nie ma jakiejś dużej zmiany, ale wydaje mi się, że jest to również produkt warty uwagi. To właściwie wszystko w tym filmie. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach. Chciałam jak najszybciej Wam je zrecenzować, żeby nie robić kolejnego tasiemca. Ja zmykam. Mam nadzieję jeszcze skorzystać z tego pięknego słońca, które mamy w tą niedzielę. Także żegnam się, widzimy się na Instagramie i w kolejnych filmach. Pa, pa!